Pane Sojka, telefon. Děkuju, pane Balcár. Košice. Co to jest? To ja, szefie. Można? Tu telewizja kablowa Kawa 3. Witamy Amerykanów. Delegację amerykańską. Za chwilę pokażemy myszę. Szefie, już puszczać? No nie wiem. Puszczać myszę? Szefie, no co mam robić z myszą? No nie wiem, no. Halo? Przerwało się. Co, nie ogłuchli? Nie no, nie wiem. Puszczę, bo będzie dziura. Mysza! Szara, życie dobrze zna, podpowiadać nam się stara, więc cicho, cicho, niech nigdy w życiu swym nie spotka koda, nasza kabaretowa mysz. Niech po ekranie błądzi jak tęsknota za wielką szuką, gdyż świat jest zły, a myszka mała. Życie wszystkie światła na mnie! Już nie jedną rolę grała, śpiewamy o niej tak. Panie Siódym, to trzeba powiesić w widocznym miejscu. Co to jest? To ja, szefie, telek się zaciął odwrotnie i cały czas pracuje tyłem do przodu. Kiedy się zaciął? No miesiąc temu, ja mówiłam. No to trzeba natychmiast naprawić, panie Siódym! Jego nie ma. Jak to nie ma, chory? Nie, jest w pracy, ale go nie ma. No to jest czy nie ma? Nie ma, razem z panem Czesiem. Czesia też nie ma? Jest, wszystkich nie ma. Nic nie rozumiem, gdzie doradca? Jest ze wszystkimi. Gdzie? Pytam się, gdzie są wszyscy moi pracownicy? Niech pan na mnie nie krzyczy, bo ja akurat jestem. Tak, widzę właśnie, to trzeba powiesić. Zaraz tu będzie delegacja amerykańska. Musimy im się pokazać z jak najlepszej strony. Bo jeżeli oni w nas nie wejdą, to nam kable wyjdą wszystkimi dziurami. Program musi być... Aha, pan Nowosieńko, jakieś danie, polskie danie, najlepiej bezalkoholowe. Szefie, mysza szła odwrotnie, to tak ma być? Co? Szła odwrotnie? Co pani tu robi? Ja? Zapowiadam program dla delegacji amerykańskiej. A co się pan tak wystraszył, coś nie gra? Przecież prosiłem panią osobiście o prezentowanie tego programu. Prosiłem, prawda? Tak, a ja wyciągnęłam złamaną. Co złamaną? Zapałkę. Związek zarządził, żeby losować zapałkami. Ja wyciągnęłam złamaną. Ona wyciągnęła z łebkiem i prezentuje, rozumie pan? Rozumiem. Nic nie rozumiem, jakim łebkiem zmienia się moje decyzje. Gdzie jest doradca? To ma być przygotowane do reprezentacji. Pani natychmiast powieszona. Nie. Przepraszam, oczywiście odwrotnie. Proszę nie przeszkadzać. Proszę pamiętać o tym polskim daniu. I wszyscy do mnie do biura. Polskie danie, Boże kochany. Tak, chyba trzy śledzik w śmietanie. Nie, on jest alkoholowy. Proszę? Nie, czekamy na delegację amerykańską. O, dlaczego pan tak mówi? To jest nasza koleżanka. No, przypadek losowy. Tak, mysza szła tyłem, wiem. Telex też odwrotnie. Ale ja muszę kończyć, bo mamy zebranie. Co pan widzi? Bułkę? Chwileczkę, proszę poczekać. Tak, ma pan rację, je bułkę, ale to jest bułka paryska. No, ja muszę mieć polskie danie. Dobrze, zwrócę uwagę. Pani Haniu, proszę jeść co innego, bo abonamenci się denerwują. Powariowali? O głupią bułkę robić aferę. Aha, i niech pani zawiadomi kolegów, że szef prosi wszystkich do biura. Bigos! Pan, przepraszam najmocniej, pan ma oczywiście 100%, przepraszam, 200% rację. Idziemy cały czas do tyłu. Mecz ze Stuttgartu? To niemożliwe, aż tak do tyłu. Proszę. Mamy medal w kieszeni. Proszę pana, czy pan się dobrze czuje? Nie. Nie jest, nie z idiotą, rozmawia pan z szefem. Tak.
Niech pan nigdzie nie pisze, ja sam wszystko załatwię i wyciągnę konsekwencje jak najbardziej, oczywiście. Nie, słucham? Włochom pan dokopie? No nie, no to tam pan przesadził. Proszę pana, a ja pana! Ładny przerzut. Ładny przerzut. Halo, słuchajcie! Słuchajcie! Zrywaj! Poszła! Szef jest wściekły, Mysza poszła do tyłu. Afera, wszyscy do biura! Widzieliście tę główkę Szarmacha? Widzieliście? Byk i bramka w piłce. Ale gadocha, gadocha, to jest mój faworyt. A mój gorgoń! O matkach, on noga jak ze stali. Widzieliście? Panowie! Szef prosi do biura. No tak, ale słuchaj, ale jak on przekazał na lewą stronę. Szefie, czy coś się stało? Owszem, stało się. Po pierwsze, ktoś włączył do sieci mecz. No właśnie oglądamy, szefie. Tak jest. Po drugie, włączeni jesteśmy tyłem. Jak to tyłem? Zwyczajnie tyłem. Wszystko idzie tyłem. Podłączaliśmy z panem Czesiem. Niemożliwe, żeby fucha poszła. Dobrze, cisza. Po trzecie, kto jadł bułkę na ekranie? No wiecie, to już nawet jeść nie wolno. Dobrze, po czwarte, w naszej sieci idzie mecz ze Stuttgartu Polska-Włochy. Matko, piękny mecz, szefie. Nasi wygrywają. No właśnie, chodzi o to, szefie, że są mistrzostwa, prawda? Cała Polska ogląda i wygrywamy. Ale przecież w tych, którym? Jakie mistrzostwa? My w nich nie gramy. Jak to nie gramy, szefie? Jak to nie gramy? Widział pan tę główkę Szarmacha? Medal mamy w kieszeni. O, szefie, nasi rozniosą tych Włochów, no. Ratuje piłka, gol! Szefie, wchodzimy do finału! Stop, spokój, cisza! Panowie, czyście powariowali! Mecz przed 16 laty! Zgubiliście, kto wpadł na ten pomysł? Pytam się, kto wpadł na ten kretyński pomysł? Ja. Ja jako doradca poparłem. Pan jako doradca jest wolny. Proszę wyłączyć ten mecz! O nie, przepraszam, ale ja nie pozwolę, szefie. Ja mam argumenty za i przeciw. Jakie? Jest mundial obecnie, prawda? Cały świat gra w piłkę, prawda? I to jedni z drugimi. A nasze społeczeństwo to ogląda i gryzie się i zadaje sobie pytanie. A my? Gdzie? Gdzie jest polska gola? Pytam się. Gdzie? Nie wiem. Właśnie. Gorzka odpowiedź, szefie, i niesprawiedliwa. A dlaczego? Co dlaczego? Dlaczego my się musimy tak ciągle zagryzać? Dlaczego my nie pokazujemy pozytywnych korzeni naszej historii? Jak bitwa pod Grunwaldem albo budowa huty Katowice? Dlaczego my, Polacy, szefie, nigdy nie mamy ciepłej wody ani sukcesu? Dlaczego? Przysięgam, to nie moja wina. A czyja? Pan chce wyłączyć ludziom mecz. W taki mecz. No tak, ale przecież ludzie nas rozszarpią. I zaraz będzie skandal. Tak, tak, proszę uprzejmie. Tak, mamy cały mundial. Życzy pan ten z gadochą? Oczywiście, na pewno damy. Dziękujemy. Szefie, abonament widział mecz i prosi o nadawanie w dalszym ciągu tego samego. Lecę do archiwum po taśmy. Nie, pan, przecież to jest nieaktualne. Ale szefie, ale był sukces. Tak, tak, był, a to jest nieaktualne. Szefie, to nic nie szkodzi. Chodzi o to, żeby ludziom dać sursum corda do góry. Uszy, rozumiem. Gol! Cholera, kto strzelił tę bramkę? Wiem, Dejna. Ja wiem, że tobie jest źle, lecz wiem, czego tobie potrzeba. Trochę forsy, trochę farsy, trochę chleba, trochę nieba. Ja wiem doskonale, że każdy człowiek powinien mieć system. Szczypta wigoru, szczypta humoru. To taka prosta rzecz. Do góry uszy, bracie, tak ciach ci walną. Do góry uszy, bracie, tak ciach i już. Popadą w tych krawacie, więc zawsze bardzo. Do góry uszy, bracie, tak ciach i już. 40 sposobów jest, by wyjść z tak zwanego impasu. Pobić żonę, grać Ramonę, czytać braci Karamazow. Powiedzmy, że dymi piec, lecz dym taki jest fotogeniczny. Szczypta wigoru, szczypta humoru, to taka prosta rzecz. Do góry uszy, bracie, tak, tak i twardo. Do góry uszy, bracie, tak, tak i już. Z łopatą czy z krawacie, więc zawsze bardzo. Do góry uszy, bracie, tak, tak i już. Do góry uszy, bracie, tak, tak.
wrócił z Chin. Przepraszam, na imię Teobald. Patrzy skośnie, broda mu rośnie i nic mu się nie podoba. Więc wziąłem młotek i klin i mu z głowy wybiłem klin klinem. Szczypta wigoru, szczypta humoru. To taka prosta rzecz. Do góry uszy, bracie, bracia i bardzo. Do góry uszy, bracie, bracia i już. Łopatą czy w krawacie, więc zawsze bardzo. Panie Siudym! O, zaraz! Panie Siudym, niech pan to zatrzyma! Ba, ale jak? Gdzieś się sprzęgło! O matko, co się stało? Jakby to, co się stało? Sprzęgło się! Widzą jakieś wiadomości! Doradca! Gdzie jest doradca? Szefie, to są warunki bojowe, tak się nie umawiać. Ja, co tu jest napisane? No, się zatrzymało się. Co tu jest? Sorry. No. I coś tam dalej, ale ja tak dokładnie nie umiem po angielsku. A, to jest po angielsku. Słuchajcie, panowie, niech, słuchajcie, co mówię do was. Za godzinę będą tu Amerykanie z ofertą. O matko! No nie o matko, tylko tak. Przepraszam, co pan proponuje? Właśnie jeśli chodzi o to, to szefie, chodzi o to, że właśnie my, no to znaczy ja, jeśli chodzi... Co się dzieje? Panowie, proszę za mną. Gol! Szefie, gol! Tak gra zespół polski. Szefie! Czarmak, walał. Proszę o spokój. Proszę o spokój i uwagę. Drodzy państwo, tak się złożyło, że nasza spółka ma wreszcie ogromną szansę na odbicie się z dna. Ale oczywiście, proszę słuchać, a za chwilę musimy się pokazać. A więc po pierwsze program artystyczny musi być ekstra. To mamy, szefie, to wszystko. Tak, nie, stop, proszę wrócić na miejsca. Po drugie atmosfera. Atmosfera. Atmosfera, tak. Więc tak, panie Czesiu, proszę do mnie. Musi być tak, odświętnie, musi być przytulnie, elegancko, kulturalnie, panie Czesławie. Pięknie. O matko, będzie. Wszystko? Tak. Nie. Panie Siudym, lampiony, paproci. Tak, słone paluszki. Tak, tak. Nie, dokąd? Stop, proszę wrócić na miejsca. Proszę wyłączyć ten mecz. Oj, nie, szefie. Proszę wyłączyć ten mecz. No, dziękuję bardzo. Po trzecie, aha. No, chciałbym się zorientować, co kto potrafi zaprezentować w obcym języku. Słucham. Czy ja mam notować, szefie? Tak, bardzo proszę. Słucham. Ameryka good. O, to pan Siudym będzie tłumaczem. Tak. Dobrze, proszę dalej. Dalej, dalej, słucham. Full light. Co to znaczy? To nic nie znaczy. Jak to nic nie znaczy? Full light znaczy piwa brak. Szefie, nie możemy Amerykanom na przywitanie dać do zrozumienia, że piwa brak. No, tak. No matko, co ja mam mówić? Najlepiej nic. Tak. Szefie, skreślić full light? Tak, oczywiście skreślić. Proszę, słucham, słucham! My honey. Jak? My honey. Co to znaczy? Szefie, to akurat znam, to znaczy mój miotku. Dlaczego mój miotku? Mój miotku? Do amerykańskiego biznesu? Mój miotku? Nie wiem, jakoś chyba nie wypada. Nie wiem. Co państwo sądzicie o tym? O tak, też czułem. Dobrze, proszę się przygotować. Szefie, tak. Ja jestem przygotowana. Mogę prezentować program. Po angielsku oczywiście. Po angielsku? W tym stroju? A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. O, no właśnie! Musimy tak teraz na kolana, przed obcym kapitałem, a za to już sami Polacy nic nie umieją. Po co nam Amerykanie? Szefie, ja wysiadam. Kołtun nam się zawinął. O, no pewnie. Może pan jeszcze Niemców zaprosi, żeby nas wykupili, co nie? No mów coś. Nasze ulice, wasze kamienice. Nie może być raz w życiu Polska dla Polaków. Teraz mamy wolność. O matko, no. Szefie, ja z takimi poglądami nie śpiewam. Szefie, ale to mi przewraca całą koncepcję otwarcia na różne aspekty, prawda? Sztuki. Tak? Przecież oni śpiewają w duecie. Jeżeli oni się nie pogodzą, to my nie mamy co pokazywać Amerykanom. No właśnie. Szefie, tak. Wyrzucicie zaraz trzy po delegacji. O, patrzcie, jak wygląda demokracja. Ja z takimi poglądami nie śpiewam. Stać i śpiewać. Poglądy po wyjeździe Amerykanów. Uważaj na to, co mówisz. Albo ubezpiecz się w weście. Ubezpieczenie obejmuje koszty sądowe też. Tak, byłem idiotą. Ach, był idiotą. Prowincjonalnym półsierotą. Sierotą. Na nosie krosty, na drodze osty, nawet w kąpieli wodorosty.
No marnie, koszmarnie mi szło. Koszmarnie szło. A dziś, proszę państwa, to nie to. Dziś wicher omiata mi grzywę. Mam piżamę jak jakiś lord. Bo ja mam alternatywę. To mój fioł, moja lampa i port. Moja łódka raźno w dal truje. To z kolegą wraz, to z jakimś wujem. A fala niesie mą pieśń. Tyś moja, tyś moja, tyś moja alternatywa. A ja twój grześ. Byłem idiotą. Ach, byłam idiotką. Tu ożenionym z półkokotą. Jesienią chorody, w jedzeniu mikrody. Śmiały śledzenie różne fotowy. No marnie, koszmarnie mi szło. A dziś, proszę państwa, to nie to. Oko jak lama mam żywe. Jeszcze teczkę jak biznesmen. Bo ja mam alternatywę. O niej marzę i krzyczę przez sen. Jeszcze nie wiem, jak się nazywa. Czy szczęśliwa jest, czy nieszczęśliwa. A w dali wojski nam gra. Tyś moja, tyś moja, tyś moja alternatywa. Mogę się ubezpieczyć we weście, albo nie? I to jest nasza alternatywa. A po przeżyciu zgodnym 50 lat małżonkowie otrzymują od Westy 25 milionów złotych. Dużo. Polisa Złote Gody. Hello. Westa! Załatwi ubezpieczenie dżdżownic od Kreta. A ja jest twa. Twój. Z lewej strony masz armata. Podaj mu, przerzuć to! To zrobię. Brawa jest! Brawa jest! No to jest! Szefie, szefie! Ja się nie mogę przebić przez ten mecz! Panie Czesiu, kochany ten zielony kabel. Out! Coś pan wyrwał! Coś pan wyrwał! Coś pan wyrwał! Uwaga, panowie, uwaga! Próba dla Amerykanów. Od nieurodzaju grzybów też cię ubezpieczy Westa. Szefie, czy ja mam mówić dalej? Światła nie ma? Czy koniec reklamy? Wesoły koniec reklamy. Przecież pan w gruncie rzeczy tak. Tak. Wszystkim. Co się dzieje? Co tu się dzieje? Pytam się. Przerwali mecz, muszę to gdzieś podłączyć. Tak jest, mecz, szefie, jaki mecz? Co wyście oszaleli? Zaraz będzie delegacja amerykańska. Kabaczy. Przepraszam, ja nie mam czasu rozmawiać, dlatego że czekamy na delegację amerykańską i ja wymyślam polskie danie. Co konkretnie? No bezalkoholowe. Co konkret? A, konkret Poznań. Chwileczkę, szefie, szefie. Konkret Poznań się kłania. Pani Beatka. Pani Beatka? Tak, słucham, halo? Ja przypominam o delegacji, szefie. Słucham. Tak, tak, rozumiem. Pan jest kibicem piłkarskim, tak. Gdzie, przepraszam, ma pan nasz program? Aha, rozumiem. Powtórzę. Żegnam. Miałem przykry telefon. Wiem, kibice dzwonią. Tak, siódem panią Basię włączył na miasto i przerwał mecz. Wie pan, co mówią? Wiem. Gdzie szef? Panowie! Ostrożnie, szef! Ostrożnie! No nie, miałem telefon. No wiem, wiem. Niestety, szefie, siódem nawalił. Nawalił gdzie? Podłączył panią Basię do meczu, jak Lato strzelał bramkę i ludzie szału dostali. No, nieważne, nieważne, panowie, mamy ciekawą ofertę, konkretną ofertę. Doradca gdzie? Aha, jest pan, dobrze. Proszę państwa, proszę, proszę, proszę tutaj. Bardzo proszę. Tutaj, tak, wszyscy, wszyscy. Panna Basia, zaraz, zaraz, chwileczkę. Panna Basia tu, pan Czesio tu. Import, eksport, co tam było? Aha, i reeksport. To będę ja. Nie, reeksport będzie pan. Proszę bardzo, niech pan siada. Rozkładać się, tak, szefie. Jest, bardzo proszę, już kładziemy to wszystko na miejsce. Proszę, niech pan czyta. Trzy filie w kraju. Ryż, pan Nowasieńko. Jest ryż do posypywania, panny młody. O, o to... tak jest. O. Tak. Co dalej ma być? Proszę bardzo, tapeta, olej amerykański. Co tam może być? Aha, klapki, klapki kolorowe też są. Olej, to już mówiłem. Taki żółty kubek do chwileczkę, wszystkiego. Chwileczkę, chwileczkę. Co z tym daniem dla delegacji? Wymyśliła pani?
Nie, oczywiście, że nie. A ja wymyśliłem placki. Mamy olej, usmaży pani placki dla 50 tysięcy pracowników z Filadelfii. Oto będzie polskie danie. Oryginalnie. Ale szefie, idę skrabać kartofle. Nie, nie, nie teraz to pani oszalała. Szefie, ja o to właśnie chodzi. Sun Oil Company. Szefie, czy pan się dobrze czuje? Tak, dlaczego? Gdzie doradca? No, tu siedzę. Aha, więc tak. Ja zrobię tak. A dlaczego ja? Przecież pan jest doradcą i podobno reżyserem dyplomowanym. Proszę to wykonać! Proszę to natychmiast wykonać. Co pan tak stoi? Proszę wykonać! To jest bardzo poważna oferta. Konkretna. Conkret. Właśnie. Nie conkret, tylko konkret. Pisze się conkret, a wymawia się konkret. Z Poznania. Co? Tak jest. Oni są ze Poznania? Tak. A ile oni mają na to bejmów? Prezes ma na imię Wiesław. Nazwisko do wiadomości redakcji. Wiesław? Ja go znam. My go znamy. Ona startowała w konkursie Dziewczyna Miesiąca. On też. Nie głupio, on tylko sponsorował te dziewczyny i dlatego wszystkie wygrały. Pani była przez miesiąc dziewczyną konkretu? Matko, ja? Nie, tu... Nie, ja się tylko przyglądałam. Łeje, szefie. On ma na imię Wiesław? Łeje, szefie, to ja żeby myślił taką inscenizację i odpowiednie hasło, nie? Jakie hasło? No, Wiesław, Wiesław! Przesadził pan z tą inscenizacją. Łe, szefie, to jest dopiero początek. My mamy przygotowany taki specjalny tercet, nie? Specjalnie dla Amerykanów. I my możemy teraz połączyć ten amerykański kabel z tym konkretem. Tak. Ja dołożę Ho-Ho-a, nie? I Hamleta ze Zwesela i możemy jechać. Zaraz będą wiedzieć, co jest los. No tak, ale w tym muszą być uwzględnione wszystkie życzenia. Proszę, tu jest napisane. I tu mogłyby mieć kłopot, szefie, no bo panna Basieńka jest blondynką, nie? Tak. A ten tercet dzieje się na pustyni, nie? We Wpiochu. I tam są czynne kobiety, mogłyby mieć kłopot. O matko, dajcie małpę. Jak będzie małpa, to wszystko zatuszuje. Niestety, małpa nie do zdobycia, ale mam inne zwierzę w zastępstwie. Może być? No, czemu nie? Zaraz, ale co pan tam ma? Gęś. No zamiast małpki. Może być też pies. Kejter? Co pan woli? Ale wie pan, ona jakaś taka... Tak, wie pan, pies zrobiłby większe wrażenie. Kejter. Co? No, może być jedno i drugie. Czemu nie? Czemu nie? No to kochani, do roboty, tak, do roboty! Gięć, tak, Kejtra, tak, do roboty! Tak, tutaj, pan Zachar Hameda! Ja Hamleta, pani Zeszu! No już! Hamleta, ja Hamleta! Do roboty, już! Gęś, Kejter! Panie Grzesiu, a my kiedy mamy wejść? Hamlet troszeczkę do tyłu, zachochoła troszeczkę, no! Panie Grzesiu, a co z psem? Pies przy płocie, a gęś po środku. Tak. Nie może być gęś z psem, bo się pogryzą. Drugi pies w porządku. W porządku! No i nie powiedział, kiedy wejść. Dawno, dawno, ile to już będzie lat. Takim sklepem po bogactwo szliśmy w świat. Pracowitych lat zaoszczędziłem tylko 4 peso. 4 peso. Miałaś rację, Rosito, że tylko tydzień czekałaś. Popatrz, księżyc, jak niklowy pesol śni. 7
albo nie być. Nie! Nie! Proszę za mną! Nie, 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 co to jest? Dlaczego, pytam się, mamy Amerykanom pokazywać polską wizę? Dlaczego? I że mamy milczeć, i że mamy tylko 4 pesos w majątku, i że Rosita ma dziurawą, za przeproszeniem, derkę. Dlaczego? Wykluczone. Musi być elegancko, musi być bogato, dosyć dziadowania z wyciąganiem pieniędzy, dosyć. A propos, co z konkretem? Szefie, no ja tak od razu nie wymyślę reklamy na tyle towarów, przecież oni handlują wszystkim, no. A uwaga, przepraszam. Uwaga, reklama. Szefie, gdzie balet z reklamą? On ostatnio szedł do tyłu, chyba jest w kamerze. O matko, ugryzły mnie, są w kamerze. Nie, to nie można dać reklamy. To nie można, pani z fachowcem, niech pan coś wymyśli. No ale ja szefie, no jak no z nim... Koledzy, pomóżcie, no! Jak one to robiły, reklamy? Panie Cześć, co? Reklamy, balet! Panie Cześć, za nogę, tam, proszę próbować tam, nie tutaj, tylko tam, proszę bardzo! Wesoły, 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 uwaga, reklama! To trzeba zareklamować. Tak jest, szefie, teraz właśnie pokazujemy małpkę. Znaczy, przepraszam, gęś. Psa. Pannę Basię w samochodzie. Nie ma jeszcze samochodu. No, to dobrze, no. Teraz pokazujemy te wszystkie rzeczy cacka z konkretu, prawda, z Poznania i wymyśliliśmy różne hasła. Jak przyjadą Amerykanie, będzie bardzo przyjemna atmosfera. To, przepraszam, pani nazwisko. No to ja, szefie. Konkret grzeje, konkret chłodzi, konkret nigdy nie zaszkodzi, konkret zawsze ci dogodzi. Hello. Panna Basia? Trzecio. No właśnie, szefie, teraz można dodać, że w magazynach konkretu znajdują się jeszcze ryż, kawa arabika, kolorowe klapki, Duralex i tak. Zegary ścienne. Choć jest kryzys, choć jest bieda, bez konkretu żyć się nie da. Pana Dorotka. No niezupełnie. No i tu, aha, szefie, wymieniamy daktyle, tenisówki, wełnę, adidasy i koszulki damskie. Konkret krzepi. Kaneczka, zgadłem? Raczej siódmy. Raczej tak. No i tutaj, szefie, można dodać jeszcze o suszarkach i lodówkach, to znaczy lokówkach. Konkret sam pierze. No i teraz właśnie koniec reklamy. To już koniec jest. A, tak. Muszę wyjechać w góry, bo trzasnę. Koniec reklamy. No, jak, szefie? Prawda, że jest bardzo wytwornie i milutko. No, elegancko jest. Bardzo, bardzo. Dziękuję, dziękuję panie. Może troszkę muzyczki. Bardzo proszę, proszę państwa, proszę, śmiało wchodzimy, wchodzimy, balecik, tak jest, na miejsca. Panie, no jak się wam podoba? Ładnie jest, elegancko, prawda? Aha, słuchajcie, słuchajcie, drogie panie, to do was teraz jest, jak wyjdzie delegacja amerykańska, zakładamy panom girlandy. Dobrze, chwileczkę, zrobimy próbę na mnie, proszę bardzo. Tak, ale nie naraz, oczywiście oszalały. Każda pani każdemu panu, prawda, osobno. To jest przyjęte w Ameryce. To... Szefie, to tak. Mój pomysł. Ja to widziałem na filmie. Tak. O, szefie, a jak ja wyglądam? No, powiedzmy, powiedzmy. Proszę bardzo, siadamy na miejsca. Proszę bardzo, no gdzie? No, proszę bardzo, pani tu w fotelu, doradca tutaj, gorka obok doradcy. Tu będzie pan w foteliku. Proszę bardzo, pan Czesław Palecik jest, wszystko jest. Pięknie, elegancko, kulturalnie. Będzie się... Co to za muzyka? No jak to, szefie, no? Tydrytko, tydrytko, czy pan oszalał? No jak to, dla zrobienia atmosfery? Tydrytko, dla amerykańskiego biznesu? No. Stop, muzyka! Co to jest? Koń! Koń! A, biały koń. Biały koń, White Horse, sam pan chciał. Nie, ja chciałem whisky White Horse. A to postawimy go za barem. Dlaczego za barem? Mamy barmana? Nie mamy, ale... No to... Panie siódmy, dlaczego koń? A dlaczego nie? Wejdą Amerykanie, powiedzą, o, koń, a wtedy pan powie, szefie, normalnie, no, koń, zwyczajnie. Panie boskie, oni się strasznie zdziwią. I o to chodzi, niech się dziwią, że w Polsce koń stoi za barem. Zaraz, może go chociaż trochę ustroić. Możemy. Stój malutki, stój. Proszę państwa, aha, jest taka sytuacja. Jak będzie delegacja, jak już wejdzie delegacja, to rzecz jasna będę każdego przedstawiał. Więc tak, najpierw panna Basia oczywiście, no i potem wszystkich tam po kolei. Zaraz, przyjmiemy ich, rzecz jasna, powitalną piosenką. No tak. Proszę bardzo. Proszę, proszę. Dziękuję. Na skraju miasta blady neon pełga Bar Honolulu, Bar Honolulu.
od serca wnet szelesta się rozełka. Barcholulu, barcholulu. Nad szklanką wina siedzę i czekam, aż kląśnie klamka w sieni tam na górze. Zjawi się wtedy ma Weronika i zacznie wreszcie sprzedawać róże. Róże subtelne niby płac jedwabi. Barcholulu, barcholulu, to jedno miejsce na świecie mnie wabi. Barcholulu, barcholulu, te najpiękniejsze chciałbym mieć róże, ach, to by była miła rzecz, przemiła rzecz. Ledwo ich dotknę, krew mi się burzy. Chcesz, no to popatrz, ale łapy precz. Na skraju miasta blady neon pełga. Barcholulu, barcholulu, ta róża kiedy kocha, to nie zełga. Barcholulu, barcholulu. Stolik dla dwojga, blat marmurowy, a ja z dziewczyną zaraz zaczną grać. Idzie do głowy czerwone wino, szepcze do ucha, chciałbym z panią. Ja chyba zwariowałem. Szefie, to są warunki bojowe, tak się nie umawialiśmy. Co to jest? To ja, szefie, ja przepraszam, ale pan Siódym nigdzie nie mógł dostać samochodu z hamulcem, więc ja nie mogłam się tak od razu zatrzymać. Na co? Komu teraz tutaj, maluch? Nie wiem, to pan Siódym załatwia. Po co? Szefie! W teleksie pisało, że do reklamy konkretu potrzebny jest olej silnikowy. No to załatwiłem, malucha, żeby klient był zadowolony, że gdzieś ten olej nalejemy. No, no właśnie, szefie, konkret przeznacza to wszystko dla nas, dla Polski. Więc jak się pokażą ci Amerykanie nasi z telewizji kablowej, żeby nam nie było wstyd za malucha, że on chociaż taki mały, to używa światowego oleju. Sun Olej Company. No, także w sumie wychodzimy my na Europejczyków, szefie. Aha. Jeszcze jedno, on się do smażenia placków nie nadaje, szefie. Jak to nie nadaje? Tak, liczyłem na te placki. Się nie nadaje. Bardzo lubię placki, w ogóle się nie nadaje? W ogóle. Proszę, niech pan spróbuje. Proszę, niech państwo spróbują. Co proszę, ja im proszę. Pokażę? Jak ja im pokażę? Co ja im pokażę? Taka ruina. I ten gówniany maluch na samym środku pobojowiska! Hello, szefie, już jesteśmy. Będziemy kręcić dla naszej państwowej telewizji amerykańską delegację. Tak, przepraszam. Właśnie już nadjechali. Tak? Musicie zrobić dobre wrażenie. Oni mają poważną ofertę. Sławku, kręć ich w drzwiach. Szefie, pan podejdzie pierwszy. Tak. Tu się zatrzymacie. Mhm. Kręć, kręć. Przepraszam, ja się nie świecę? Nie. Panie Siódym? Tak. Zejdzie pan na dół, zasunie pan w zasuwę, tu jest klucz, przekręci pan dwa razy, zastawi szafą, żeby się nie dostali szybko. Przepraszam bardzo, a my ciszy. Szefie, tak. Idziemy oglądać mecz. Naturalnie, idzie pan? Idziemy, tak. Aha, chce pani zobaczyć mecz? A delegacja? Nie zając, wrócą. Przecież to im zależy na biznesie u nas, prawda? Czy pani wie, że nasi wygrali ten mundial? Nic nie wiem. Nic nie wie. Dziwne. Idę sobie przez ulicę. Czym ja dziś się tu zachwycę? Idę sobie przez aleje. Z czego ja się dziś zaśmieję? Czy psychiczna to choroba?
znowu mi się nie podoba. Nucę, jucę, nosem kręcę, coś mnie znowu świerbią ręce. Hop, siup, wszyscy święci, co mi się tak we łbie kręci. Hop, siup, o mamuniu, kuchu ramuniu, kuchu ramuniu. Hop, siup, zawiodały, pomieszałem duszę z ciałem. Kto mnie wyrwie z matki tej, kuchu ramuniu, hej! Raz poszedłem do roboty, lecz zabrakło mi ochoty. Raz poszedłem na zakupy, a to wszystko jest niedobre. Ręka rękę sobie myje, noga nodze do kiryje. Święty Boże, nie pomoże, kto zasieje, kto zaorze. Hop, siup, zawiewałem, pomieszałem duszę z ciałem. Hop, siup, wszyscy święci, co mi się tak we łbie kręci. Hop, siup, o mamuniu, kuku ramuniu, kuku ramuniu. Kto mnie wyrwie z matki tej, kuku ramuniu, hej! Gdzie popatrzę, co zobaczę, to przekręcę, to wypaczę. Niech mi dadzą jakieś proszki, żebym poparł mocniej troszki. Taką miałem dobrą wolę, jeszcze przy okrągłym stole. Teraz na kanciastym kole jadę przez manię w pole. Hop, siup, wszyscy święci, co mi się tak we łbie kręci. Hop, siup, o mamuniu, kuku ramuniu, kuku ramuniu. Hop, siup, zwariowałem, pomieszałem duszę z ciałem. Kto mnie wyrwie z matki tej? Hej! Chcę po rozum iść do głowy, lecz on jakiś też niezdrowy, całkiem nienormalny raczej, co pomyślę to inaczej. Nie chcę znowu nie mieć racji i oddawać się negacji, więc o dzień nadziei żebrze, przeprze lepszą czy nie przeprze. Hop, siup, wszyscy święci, co mi się tak bębie kręci. Hop, siup, o mamuniu, kuchu ramuniu, kuchu ramuniu. Hop, siup, zawiodałem, pomieszałem duszę z ciałem. Kto mnie wyrwie z matki tej, kuku ramuniu, kuku ramuniu, hej!